Do swojego debiutanckiego sezonu przygotowuje się drużyna futbolu amerykańskiego Toruń Angels. Na Orliku przy ulicy Gagarina trenuje kilkudziesięciu zapaleńców, którzy są zafascynowani najbardziej popularnym ze sportów w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj ugościliśmy dwóch zawodników z Poznania. Największe doświadczenie w tym kraju, bo to jest drugi zespół, który powstał w Polsce, czyli Fireballs Poznań. Mamy dwóch zawodników takich największych, liniowych. Jeden z nich do swego czasu był największym zawodnikiem w Polsce. Teraz przeszedł na dietę i ze 150 kg znalazł na 130, zapowiada 105. Jakby ktoś chciał do Was dołączyć, na czym polegają Wasze treningi, to czy trzeba mieć powyżej 100 kg, żeby się w to bawić? Futbol amerykański to jest sport dla każdego. Tak naprawdę są różne pozycje. Każdy jest potrzebny na boisku. Ten, który ma 150 kg, 100 kg, czy ten, który ma 50, widać po mnie, nie należy do najcięższych zawodników i spokojnie sobie radzę na pozycji wide receivera. Jak przekonują gracze, w futbolu amerykańskim nie ma znaczenia waga, wzrost ani warunki fizyczne. Dla każdego znajdzie się odpowiednia pozycja. No właśnie, to jest fajne, że właściwie każdy może tutaj grać. Może grać gruby, chudy, wysoki, niski. W ogóle nie ma żadnego znaczenia, jak będziesz wyglądał, jaka będzie twoja kondycja fizyczna. Ważne, żebyś po prostu miał chęć do tego, żeby ten sport się bawić, bo to jest ciężki sport. Bardzo boli. To powiedz, na jakiej pozycji jesteś ustawiany tutaj przez trenerów i fachowców? No, ja jestem running backiem, czyli stoję z tyłu, dostaję piłkę i muszę się przedrzeć przez linię obrony. W zasadzie przez wszyscy chcą mnie zabić na boisku, dopóki nie dotrę i nie zdobędę punktów. Czyli co, sprawny, szybki, zwinny, tak? To muszą być cechy running backa? Niski, szybki, no i tak, no i przede wszystkim ruchliwy, bo muszę biegać z lewej do prawej, oszukiwać swoich przeciwników, biegać z lewej do prawej. No to jest takie męczące zajęcie, najwięcej biegam w każdym razie z całej drużyny. Drużyna Aniołów to nie tylko rekruci bez doświadczenia. W szeregach toruńskiej ekipy są także zawodnicy, którzy grali już w futbol amerykański. Między innymi Rafał Kaleta, były futbolista Fireballs Poznań, absolwent AWF-u w Poznaniu. Grałem w jednym zespole Fireballs Poznań, to są właśnie chłopacy, którzy przyjechali tutaj gościnnie, dwóch. Dzisiaj to 3 lata były. Między innymi miałem przyjemność trenować z Jackiem Waluchem, trenerem aktualnym Mistrzów Polski. Jak oceniasz tą grupę chłopaków, którzy tutaj w Toruniu się zebrali, żeby się na razie pobawić trochę tak w futbol amerykański? Już niedługo się będą bawić, bo niedługo zaczniemy na poważnie wszystko bardziej traktować. Tutaj akurat dzisiaj jest trzech króli, to wiadomo, trochę mniej przyszło, ale jest naprawdę, mam dużo do wyboru zawodników, mam w każdego rozmiaru, na każdą pozycję. Jest paru naprawdę tak zapalonych, tak chętnych do gry, więc sądzę, że coś z tego będzie. Treningom Torunian przyglądali się zawodnicy z Poznania, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami z debiutantami z Torunia. Mateusz, wsparcie z Poznania tutaj chłopacy mówią nieocenione, wasza wiedza, wasze doświadczenie. Jak oceniacie potencjał tych chłopaków, którzy są tutaj na boisku? Czy mogę powiedzieć tylko za moich chłopaków, którzy ćwiczą na linii? Jak na razie wygląda to całkiem obiecująco. Sądzę, że jakaś dobra praca, trochę czasu, będą z nich dobrze zawodnicy. W tym momencie mam tak zwaną grę biegową. Była to zagrywka biegowa przez tak zwany środek i zawodnik biegający, biegacz running back, otrzymał podanie. I zdobył bardzo dużą ilość yardów, ponieważ jego duzi koledzy z tak zwanej linii ofensywnej utorowali mu miejsce. Powiedzmy, o co chodzi w ogóle? Chodzi o to, żeby zdobywać teren, tak? Żeby przesuwać się do przodu, a drużyna przeciwna ma za zadanie zatrzymać człowieka z piłki. Dokładnie. W futbolu amerykańskim chodzi o to, żeby zdobywać teren. Drużyna, która jest w ataku, tutaj są to koledzy w takich niebieskich koszulkach, mają 4 próby, aby w 4 akcjach zdobyć przynajmniej 10 yardów, to jest 9 metrów 15 centymetrów. Jeżeli im się to uda, to otrzymują kolejne 4 próby i tak sukcesywnie mogą pokonywać teren do pola punktowego, gdzie zdobywają przyłożenie. Oczywiście jeżeli zagrają dobrą akcję, to mogą przejść całe boisko w jednej akcji i wtedy drużyny zamieniają się rolami. Natomiast jeżeli defensywie uda się zatrzymać atakujących i nie oddadzą tych 10 yardów, wtedy drużyna, która broniła, przechodzi do ataku. Teraz widzimy tak zwany motion i też jest kolejna akcja biegowa, szeroko. Widzimy, rozgrywający przekazał piłkę, był szeroki bieg, natomiast został powstrzymany. Zawodnik z piłką został wypchnięty za linię boczną. Na boisku też jest to koniec akcji. Okazja wstąpienia do Toruń Angels nie skończyła się na spotkaniu rekrutacyjnym. Organizatorzy zapraszają na treningi drużyny, które odbywają się we wtorki o 16:45 i w środy o 18:00 na Orliku przy Gagarina.